Wyniki badań Gemiusa przeprowadzone w wrześniu tego roku na grupie niemal 12 milionów polskich internautów pokazują, że w tej chwili niemal co drugi internauta polski korzysta z serwisów erotycznych. Obserwujemy tendencję wzrostową od jakichś 10 lat. Gemius skupił się na ostatnich badaniach również na tym, z jakich urządzeń korzystają polscy internauci, przeglądając strony erotyczne. Co ciekawe, jest duża tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o używanie urządzeń mobilnych. W tej chwili prawie 5 milionów, czy nawet ponad 5 milionów osób, oglądając strony erotyczne, korzysta z urządzeń mobilnych. Uważamy, że jest to normalna rzecz związana z rozwojem sieci internetowej w naszym kraju i będzie się wraz z dostosowaniem stron przez właścicieli powiększała. Gemius również pokazał tendencję związaną z oglądaniem stron o charakterze erotycznym w pracy. Jest to bardzo ciekawa sprawa. Sporo osób wśród badających nie ma możliwości do oglądania tego typu serwisów w domu i robi to w pracy. Dla niektórych przerwą w pracy jest wyjście na papierosa, dla innych obejrzenie strony erotycznej. Popularność korzystania z urządzeń mobilnych i oglądania na nich stron internetowych spowoduje, iż strony, które mają taki charakter, bardzo szybko będą musiały dostosować swoje możliwości techniczne do tychże urządzeń. Uważamy jako firma, która obserwuje tą branżę od lat, iż strony, które dostosują swoje możliwości do tego, zwyciężą na rynku.